No mamy mówić na temat pesymizmu i optymizmu. Ja osobiście, może wstanę, ja osobiście wątpię, czy na tej szerokości geograficznej można być optymistą, zwłaszcza o jesiennej porze. Myślę, że na południu byłoby łatwiej. Jest taki dowcip, który sformułował Poniedzielski o różnicy pomiędzy pesymistą a optymistą. Obaj wychodzą z domu i pesymista mówi: znowu pada, a optymista na to: na szczęście, że tylko z góry. Tak więc taka jest w Polsce mniej więcej różnica między optymistą a pesymistą. Natomiast przechodząc do filozofii, to dziwne, bo temat pesymizm i optymizm, który wydaje się bardzo bliski i nieobojętny każdemu z nas, on nigdy nie zdobył centralnego miejsca w filozofii. Właściwie nigdy nie stał się też jakimś centralnym tematem filozoficznym. Przeglądając słowniki czy encyklopedie, można odkryć nawet, że niektóre z poważnych encyklopedii w ogóle nie odnotowują opozycji optymizm i pesymizm. Jeśli natomiast odnotowują tę opozycję, no to zwykle odnoszą się do dwóch postaci. Pierwszej Leibniza, która uważana jest za symbol optymizmu, i drugiej Schopenhauera, która uważana jest za symbol pesymizmu. To jest właśnie Leibniz i tu jest krótkie jego rozumowanie, które doprowadziło go do konkluzji, że świat, w którym aktualnie istniejemy, jest światem najlepszym z możliwych. To rozumowanie jest bardzo rozbudowane. Każdy, kto zna tę Odyseę Leibniza, to wie, że Leibniz użył tam no, niebywałych narzędzi logicznych, filozoficznych do tego, żeby udowodnić pogląd, że świat, który aktualnie istnieje, jest właśnie światem najlepszym z możliwych, i każdy inny byłby światem gorszym. Natomiast za symbol pesymizmu uchodzi zwykle XIX-wieczny filozof Arthur Schopenhauer, który twierdził przeciwnie, że świat, który aktualnie istnieje, jest światem najgorszym z możliwych i gdyby odrobinę był gorszy, to zamieniłby się w kompletny chaos. Tak więc żyjemy nie w najlepszym, przeciwnie, żyjemy w najgorszym z możliwych światów. I to jest zwykle punkt wyjścia dla filozoficznych rozważań nad optymizmem i pesymizmem. Leibniz i cała jego filozofia właśnie to optymizm i Schopenhauer, cała jego filozofia to pesymizm. Ja jeszcze powrócę do Schopenhauera w następnym etapie moich rozważań. Natomiast chciałbym zadać sobie takie pytanie, to znaczy, bo my wiadomo, że my możemy tutaj wyróżnić wiele kontekstów, w ramach których rozważa się ten problem optymizm i pesymizm. Ja właściwie osobiście znam tylko jednego człowieka, który byłby w stanie sobie poradzić z tymi wszystkimi kontekstami, ułożyć je i zrobić z tego jakąś bardzo czytelną mapę. To Władysław Tatarkiewicz niestety nie żyje. Tak więc trzeba jakoś sobie samemu z tym poradzić. I moje pytanie jest takie, to znaczy, gdzie tak naprawdę tkwi istota sporu pomiędzy optymistą a pesymistą? Czyli gdzie, jak można powiedzieć, należy szukać jakby tego najważniejszego punktu, różni oddzielającego od siebie postawę pesymizmu od optymizmu. Ja sądzę, że to można zawrzeć w następującym pytaniu. Wydaje się, że istota tego sporu zawiera się w pytaniu, czy można życie ludzkie uwolnić od niedostatku i cierpienia. Jeśli tak, to w jaki sposób można zrealizować ten postulat? To jest właśnie, jak sądzę, ten główny przedmiot sporu, który leży pomiędzy tymi postawami jak optymizm i pesymizm. To znaczy, czy istnieje możliwość uwolnienia życia ludzkiego z niedostatku, i to zarówno tego fizycznego, jak i psychicznego, z cierpienia i zła, a jeśli tak, to jak można ten postulat zrealizować, czy też przeciwnie, nie ma możliwości uwolnienia świata od niedostatku, braku, cierpienia i zła. I teraz optymiści, a muszą Państwo sobie zdawać, że to większość myślicieli w dziejach Zachodu, to optymiści, którzy twierdzili, że można to wykonać. Każdy, kto zna jakoś mniej więcej dzieje filozofii, to wie, że już właściwie od starożytności intelektualizm etyczny Sokratesa jest jakimś przykładem
takiej postawy optymistycznej, to znaczy, że można pod pewnymi warunkami uwolnić przynajmniej, czy ograniczyć cierpienie, zło i niedostatek. Również ta postawa miała swoich orędowników w średniowieczu, ale tak naprawdę apogeum tej postawy, tej optymistycznej, znajdujemy w oświeceniu. To znaczy w ich koncepcji teorii postępu oni właśnie twierdzili, że istnieje możliwość zbudowania świata wolnego od niedostatku, cierpienia. Później ta postawa znalazła swoje odzwierciedlenie w filozofii pozytywizmu, ale także w marksizmie i wielu innych. Wszędzie wydaje się, tam gdzie sądzono, że to zło czy niedostatek jest skutkiem zewnętrznych czynników, to właśnie uważano, że istnieje jakiś sposób naprawienia świata czy ulepszenia go w tym względzie. I ja myślę, że to rozumowanie myślicieli, którzy byśmy określili optymistami w związku z tym problemem, przebiegało mniej więcej tak. Oni wierzyli, że można ograniczyć brak, znaleźć sposób na ulepszenie życia ludzkiego. Zwykle argumentowali w następujący sposób. Uważali, że owa uległość człowieka wobec cierpienia i zła jest po prostu rodzajem błędu czy niewiedzy i powstaje albo z lekkomyślności poznawczej, albo jest skutkiem wadliwości instytucji ekonomicznych i społecznych. Czyli jeśli się uda ulepszyć nasze myślenie, to jest postulat oświecenia, to jednocześnie znajdzie to odzwierciedlenie w poprawie naszych warunków indywidualnych i społecznych. Będziemy mogli ograniczyć lub, a niektórzy nawet twierdzili, zupełnie wyeliminować zło z naszego życia lub poprawiając pewne instytucje społeczne i ekonomiczne. To każdy, kto ma już doświadczenie czasów komunizmu, to wie, że właśnie to była też jedna z tez tego systemu, to znaczy naprawienie tych bolączek sprawi, że uleczymy czy wyleczymy świat z cierpienia, z niedostatku i zła. I to jest, myślę, takie typowe rozumowanie optymisty. Natomiast pesymiści zwykle argumentowali następująco. Znaczy ci natomiast, którzy sądzili, że wszystkie próby ograniczania cierpienia i uniknięcia fizycznego i psychicznego braku są ostatecznie próżne, argumentowali zazwyczaj w następujący sposób. Cierpienie, zło, niedostatek nie są skutkiem czynników zewnętrznych, od nas zależnych, lecz po prostu następstwem ludzkiej natury oraz tego, że świat nie został stworzony dla człowieka i nie jest dostosowany do jego potrzeb. Czyli ci, którzy byśmy określili pesymistami, którzy jakby sądzili, że nie ma takiej metody, która by była w stanie ograniczyć lub wyeliminować cierpienie, niedostatek, twierdzili, że właśnie to jest częścią naszej natury lub po prostu częścią natury świata. Świat, albo my jesteśmy tacy i to jest nieodłączna część naszej natury, że nie możemy się uwolnić od zła, cierpienia, niedostatku, albo świat po prostu nie został stworzony w związku z naszymi potrzebami. Jest niedostosowany do nas. Albo jest przeciwny, tak jak to jak Państwo wiedzą, na pytanie, gdzie tkwi tragiczność, Nietzsche właśnie odpowiada w tym, że świat nie został stworzony dla nas. To jest właśnie największa tragiczność naszej egzystencji. I teraz ja Państwu przytoczę dwie wypowiedzi, które jakby uchodzą za takie najbardziej pesymistyczne obrazy świata. Pierwsza wypowiedź to jest właśnie, wracam do Schopenhauera, a druga jest sformułowana przez Bertranda Russella, bardzo ważnego myśliciela XX wieku, logika, matematyka i filozofa. Według Schopenhauera, to tak wygląda ta jego argumentacja, na dnie człowieka, a właściwie na dnie wszystkich rzeczy znajduje się popęd, bezrozumna i nieznająca ukojenia wola, nigdy nie możemy jej zaspokoić. Zawsze towarzyszy nam poczucie braku, niezaspokojenia, które przeradza się w cierpienie fizyczne i duchowe. Pragniemy szczęścia, ale nigdy go nie osiągniemy. Chcemy zachować życie, ale śmierć jest nieuchronna. Zawsze zatem towarzyszyć nam będzie lęk, który jest udziałem każdego świadomego istnienia. Stąd życie ludzkie jest męką i zdaniem Schopenhauera nigdy inne nie będzie. Tak, taka jest jego konkluzja. Natomiast według Russella, to jest jego rozumowanie, śmierć, cierpienie, zło dowodzą, że świat nie został stworzony ze względu na człowieka. Śmierć jest wszechobecna i bezwzględna. Niszczy nasze działania i pragnienia, skazuje nas i wszystko, co czynimy, na ostateczną zagładę. Znaczy to, że wszelkie istnienie, w tym istnienie ludzkie, pozbawione jest wszelkiego po co.
Jedyną pociechą jest to, że ostatecznie wszystko podlega zagładzie. Zdaniem Russella tego stanu rzeczy nie możemy zmienić ani też zrównoważyć jakimś subiektywnym sensem. Z tych względów, życie ludzkie należy uznać za nic nieznaczący epizod. Taka jest konkluzja Russella. Zarówno zdaniem Schopenhauera, jak i Russella z innych nieco powodów właśnie nie ma możliwości uleczenia świata z cierpienia, ograniczenia ilości zła, niedostatku, braku. Po prostu taka jest natura nas i taka jest natura świata. Chciałbym wrócić jeszcze raz do Schopenhauera i wykorzystać go w związku z pytaniem, dlaczego właśnie zdaniem Schopenhauera nie można ograniczyć tego ani fizycznego, ani psychicznego braku. Dlaczego nie można znaleźć ukojenia? I odpowiedź na to pytanie jest według Schopenhauera bardzo prosta. Nasze życie jest samym cierpieniem i nigdy nie będzie inne, bo taka jest nasza natura, która nigdy się nie zmieni. Ta natura według niego, którą on określa często przed terminem charakter, jest stała i wrodzona. On jakby twierdzi, nie ma żadnej pedagogiki. To jest, znaczy podejrzewam, że gdyby Schopenhauer decydował dzisiaj o stanie uniwersytetów, to pierwszą rzecz, jaką by zrobił, to wykreślił psychologię i pedagogikę. Uznałby to, że to są zbędne nauki, one nic w stanie nie są zmienić. Natura ludzka jest stała i wrodzona i nic na to nie poradzimy. Ale co najważniejsze zdaniem Schopenhauera, ta natura czy ten charakter jest zdeterminowany przez trzy pobudki, które są konsystencją każdego naszego istnienia, czyli każdego indywidualnego istnienia. Są to współczucie, egoizm i złośliwość. Jedynie współczucie według Schopenhauera ma charakter pozytywny, dodatni. Natomiast egoizm i złośliwość są pobudkami ujemnymi. I teraz w zależności od proporcji tych trzech pobudek w każdym z nas istnieje albo większa tendencja do współczucia, albo większa tendencja do egoizmu lub złośliwości. Ale najgorszą z tych pobudek i zdaniem Schopenhauera, od której nikt z nas nie jest wolny, jest właśnie złośliwość. Bo zdaniem Schopenhauera egoizm jest jeszcze ludzki. To znaczy, kiedy ja sobie myślę, ktoś ma, ja nie mam, chciałbym to mieć i myślę o tym, żeby go wyeliminować lub mu odebrać, okraść, zabić, to Schopenhauer mówi, to jest jeszcze pobudka, którą można zrozumieć. To jest jeszcze ludzka pobudka. Ale jeśli cieszysz się z nieszczęścia drugiej osoby i nic z tego nie masz, jest ci lżej, robi ci się ciepło w klatce, kiedy dowiadujesz się, że komuś się nie udało, ale ty nic z tego nie czerpiesz, to już jest zdaniem Schopenhauera rechot piekła w tobie. To jest już właśnie coś, co on nazywa diabelskim uczuciem. Czymś zupełnie niezrozumiałym, czymś, czego się nie da jakby w ludzkich kategoriach wyłożyć. Ale to, co jest z naszego punktu widzenia najważniejsze, to jest to, że nikt z nas od tej pobudki nie jest wolny. Po prostu mieliśmy szczęście być może, że mamy tej pobudki w proporcjonalnie mniej do współczucia i egoizmu niż inni. Ale to nie my wybieramy te pobudki, to one nas wybierają. I nie ma możliwości jakby zmiany, wyboru, określenia, czego chcielibyśmy więcej. Po prostu tacy jesteśmy, jacy jesteśmy. Schopenhauer to, on to zwykle ilustruje postacią Edypa. Państwo wiedzą, no Edyp, który próbuje uniknąć losu, któremu przewidziała wyrocznia, zdając sobie dowiadując się, że ma zamordować własnego ojca i spółkować z własną matką, próbuje uciec, ale na rozstaju dróg spotyka faktycznego ojca, Laiosa, którego zabija, udaje się do Teb i spółkuje z własną matką, rodząc jednocześnie własne dzieci i własne braci i siostry. Antygona jest przecież jednocześnie jego siostrą i córką. To właśnie na tym polega. I tego się nie da wyeliminować, tej natury według Schopenhauera. Tak więc nie ma co liczyć na to, że możemy uniknąć cierpienia, zła, niedostatku. Tych rzeczy po prostu nie da się wyeliminować czy ograniczyć. Prostego powodu. Natura ludzka jest stała, wrodzona i niezmienna. I tego się nie da w żaden sposób uchylić. Na koniec chciałbym zadać
Następujące pytanie. Może nam się wydawać, przynajmniej na pierwszy rzut oka, że ta postawa pesymisty jest mroczna, życiowo nieakceptowalna. Trudno sobie wyobrazić życie zgodnie z postawą zarysowaną przez Schopenhauera czy postawą zarysowaną przez Bertranda Russella. Wydaje się, że życiowo powinniśmy być optymistami i że to właśnie ta postawa jest też nie tylko życiowo słuszna, ale także filozoficznie bardziej usprawiedliwiona. Innymi słowy, wydaje nam się, przynajmniej na pierwszy rzut oka, że to jest ta postawa, która będzie chronić nas przed zagrożeniami osobistymi i społecznymi. Czy tak jest naprawdę? Ja chciałbym Państwu zacytować na koniec opinię Sołżenicyna. To jest opinia wygłoszona w 1960 roku na Uniwersytecie Harvarda. To w języku polskim zostało to przetłumaczone Zmierzch odwagi, w którym właśnie Sołżenicyn polemizuje z poglądem, że właśnie ten optymistyczny, jak on to mówi, humanistyczny pogląd był poglądem lepszym niż ten pogląd pesymistyczny. Oto wypowiedź Sołżenicyna. Pisze tak. Wolność, bynajmniej nie za jednym zamachem, przechyliła się na stronę zła. Ewolucja szła krok po kroku. Wydaje się, że jej punktem wyjścia była dobroduszna koncepcja humanistyczna, wedle której człowiek nie ma w sobie żadnych zadatków zła i że wszystko, co w naszej egzystencji zepsute, to tylko rezultat błędnych systemów społecznych. Świadomość humanistyczna zaprzeczyła istnieniu zła we wnętrzu człowieka, wbudowując u podstaw współczesnej cywilizacji zachodniej tendencję do bicia pokłonów przed człowiekiem i jego potrzebami. Wrogiem numer jeden Sołżenicyna, Schopenhauera pozostał i pozostaje zawsze jeden człowiek, Jan Jakub Rousseau, ze swoją koncepcją dobrego dzikusa, czy cnotliwego dzikusa. To jest właśnie ta koncepcja, którą Sołżenicyn oskarża o to, że doprowadziła do największego nieszczęść w XX wieku, Holokaustu i Gułagu. Schopenhauer nie znał tych faktów, ale również uważał, że właśnie ten optymizm wbrew pozorom jest dużo większym niebezpieczeństwem niż postawa pesymisty. Dziękuję bardzo.